Cześć wszystkim, tu Emil, witajcie na Pozdro Skarle, jedynie słusznym kanale Korei Północnej. W dzisiejszym odcinku mamy wywiad z towarzyszem, który ze mną pojechał do Korei Północnej. Gościem dzisiejszego podcastu, takiego można powiedzieć, jest Tomek Gontarz, który był ze mną 2 lata temu na epickim Sylwestrze w Pjongjangu. Witam serdecznie, witaj, witam, Tomek. Witam. Dawno się nie widzieliśmy, dobrze cię widzieć. Kurczę, kopę las, to już ponad 2 lata minęło od czasu tego wyjazdu, no i powiem szczerze, że gdyby nie te czasy, które teraz nastały, to może ten wyjazd tak bym go może nie odczuwał szczególnie, no bo wiadomo, no teraz już nigdzie nie można pojechać, tak naprawdę Azja cała jest zamknięta. A przez to, że właśnie to no, świat jest w, tam powiedzmy w większej połowie zamknięty, no to po prostu no, ten wyjazd do tej Korei, no szczególnie tak utkwił w pamięci, no i wracam czasami. Nawet zdjęć profilowych nie pozmieniałem. No z pewnością. No my byliśmy ostatnimi polskimi turystami w Korei Północnej. Oczywiście ja mogę sobie powiedzieć, że byłem ostatnim polskim turystą w Korei Północnej, bo ja ostatni zszedłem z płyty lotniska, wymeldowałem się za naszą grupą, gdy wszyscy już byli na pokładzie samolotu bezpieczni, prawda? Więc jestem ostatnim polskim turystą. I no... Zaprosiłem Tomka na taką rozmowę właśnie, no między innymi 100 tysięcy subów na kanale udało się wbić. Gratuluję, naprawdę. Wiem, że szczerze gratuluję. Troszkę pogadamy może z osobami, które pojechały ze mną do Korei Północnej. Jeśli uda się jeszcze kogoś zaprosić, to postaram się to zrobić. Chciałbym wrócić po prostu do tych czasów, do tego wyjazdu, żeby Tomek trochę opowiedział też o swoich doświadczeniach i między innymi o tym, jak się zgubił w Pjongjangu. To jest miałem naprawdę stracha osób, wtedy. Cię udało zgubić w Korei Północnej. Miałem stracha strasznego. To jest no duży wyczyn, gratuluję. No, znaczy nie, no to było tak. Jak to było? Jak to zrobiłeś, że uciekłeś Hance? Ja nie uciekłem, to wy żeście mi uciekli wszyscy. Ja robiłem zdjęcia tego. No dobra. Pjongjangu, bo my poszliśmy taki spacerek. Tak, ten spacerek to był taki spacerek, szybki spacerek, nie? Że ja po prostu no nie bardzo. Znaczy chciałem się troszeczkę. No troszeczkę zrobić zdjęć, tak? Tego Pjongjangu, tak? No i dlatego. W ten sposób po prostu się stało, żeśmy się po prostu zgubili, nie? I, znaczy ja się zgubiłem. Było strasznie zimno i uciekaliśmy do autobusu jak najszybciej. Wysadzili nas po jednej stronie ulicy Mirę i mieliśmy przejść na drugą stronę, ale tak piździało, że po prostu żeśmy lecieli przez tą drogę, nie? Żeśmy lecieli przez tą drogę i nikt nie zauważył, że Tomek tam robi zdjęcia z tyłu i coś filmuje. Ja tutaj mówię sam do siebie. Się zgubiłeś, tak? Tak, tak. Ja tutaj mówiłem sam do siebie. Czekaj, zrobię tak głośniej. Zacząłem robić zdjęcia w ogóle tutaj tego Pjongjangu i zacząłem sam do siebie mówić, co się dzieje, to nikogo nie ma, nie? Po prostu, nie? I tak to było dokładnie w tym miejscu. Nie, słuchajcie, to jest kurde poważna sprawa. Poważna sprawa, no. Wiesz, to był taki mój odruch, nie? Ja po prostu zacząłem sam do siebie mówić, do tej kamery. Mówię, kurczę, no co się dzieje? Ten film mi się chyba nie wyrenderował cały, ale po prostu, no... Jak się poczułeś, jak zostałeś nagle sam, bez przewodników, z którymi już tyle dni spędziłeś i przyzwyczaiłeś, że zawsze pan Lee obok jest, Haneczka jest obok, a tu nagle nikogo nie ma. No... Właśnie chodzi o to, że w pewnym momencie pomyślałem sobie tak, to się nie zdarza. Jestem sam w KRLD, nie? Ja mogę teraz po prostu pójść gdziekolwiek, nie? Ale miałem stracha, nie? Mówię, kurczę, no lepiej nie robić problemów, tak? Mówię, no już można narobić problemów i tobie, i grupie, nie? Ale tak naprawdę to wiesz, to nie jest tak, że ja świadomie tam uciekłem. Tylko po prostu za wolno szedłem za wami, nie? A wy, że się tam poszli wszyscy, bo tych ludzi przecież tam było łącznie 10, nie? Więc ci przewodnicy też pewnie tam, no, nie wszystkich są w stanie pewnie wzrokiem może ogarnąć. No i tak to się stało, ale ja pomyślałem sobie tak, że no dobra, spokojnie, no jestem tutaj, może się cofnę do miejsca, gdzie ostatni raz tam powiedzmy was widziałem, no i mówię, najsensowniej będzie po prostu poczekać, nie? Ale ta chwila to trwała naprawdę długo, tam ja nie wiem, z 15 minut chyba. Jak sobie teraz przypomnę. Ci, Hanka wbija do autokaru, wszyscy wbijają do autokaru, ona liczy, sprawdza grupę i nagle, gdzie jest Tomek? Pan Lee, gdzie jest Tomek?
A pan Lee przyleciał do mnie, wiesz, bo ja pamiętam, że właśnie przyleciał, tak podbiegł i mnie tak, wiesz, szarpnął, wiesz, do tego autobusu, żebym szybko szedł, nie? Bo widziałem, że on był wkurzony, nie? I od razu dzwonił przez telefon, nie? Do, no pewnie do Hanki, nie? Że się odnalazłem, nie? Tak, trochę szkoda, właśnie na takie okazje, szkoda, że nam turystom, no nie dają jakiejś takiej, nie wiem, karty, która, no, umożliwiałaby kontakt po prostu w razie takich sytuacji, bo jakbyśmy cofnęli się także do sytuacji w Sylwestra, to tam, ja tego nie widziałem, ale ktoś to opowiedział z grupy, że w pewnym momencie jacyś ludzie, no pewnie przewodnicy innych grup, chyba z, no, z Corio Tours pewnie, zaczęli tak szarpać nas, bo wiesz, my wyglądamy inaczej, nie? Niż oni, więc po prostu oni szukali swojej grupy, bo im grupa się rozeszła, nie? Po prostu, nie? No, jakaś taka sytuacja była. Była taka akcja, że faktycznie pogubili się wszyscy na tym Sylwestrze tam z innych grup, nie? My grzecznie żeśmy w jednym miejscu stali, a tam reszta tych obcokrajowców się, no, po całym chyba placu zleciała. No, niezłe jaja były. No, ale ta sytuacja się skończyła. Ta sytuacja tam się jakoś tak dobrze zakończyła i tylko pamiętam, że od tego czasu to pan Lee szczególnie mnie pilnował, tak? Ja go bardzo polubiłem. Pan Lee dostał, to przy mnie praktycznie dostał rozkaz, że ma przy tobie stać. To ja rozumiem, że Hanka to była taka tam przewodnicząca tego, ich tam. Tak, no generalnie to oczywiście Hanka była tym głównym przewodnikiem, a pan Lee był takim backupem, prawda, supportem to się nazywa, zawsze jest dwóch przewodników i ten support się słucha po prostu tego głównego przewodnika. No więc generalnie Hanka była mega, mega zdenerwowana, jak się może domyślić, i no, przy mnie do sobie powiedziała panu Lee, że ma przy tym wystarczyć. Jak właśnie na Sylwestra, prawda, czy gdziekolwiek, to pan ma być twoim cieniem dosłownie, ma być zawsze za tobą. I był. Faktycznie. Miałeś zawsze przyjaciela od tej pory. Ja się też od tego czasu pilnowałem, nie ukrywam, tak szczególnie, no bo wiesz, no wcale, słuchaj, po co ja bym miał chcieć uciec, nie? To jest głupie po prostu, tak? Po co, tak? To się, wiesz, no, robi problem dla grupy, robi się problem także dla nich, bo oni mogą, wiesz, jak takiego, wiesz, klienta, zawodnika nie znajdą, to po prostu, no muszą to gdzieś zgłosić, a wtedy jak to gdzieś zgłoszą, to wtedy pewnie mają z tym problem, tak? No mają duży problem, no. Jest przerąbane, raporty trzeba napisać. No, nie jest fajnie, jest dużo, dużo stresu z tym i problemów, nie? W najgorszym przypadku przewodnicy robotę mogą stracić, nie? Wylatują. No właśnie, także... to jest dobra robota, nie? No, więc także... dla nich to jest zawsze stresujące, jak turyści coś tam przeskrobią, czy gdzieś znikną, prawda, czy coś się stanie, to dla to przewodników zawsze to był duży, duży problem, nie? Ale na Sylwestra, tam jeszcze dodatkowo poza panem Lee i jeszcze Hanką, były jeszcze jakieś inne osoby się pojawiły nagle. Tak przyjaźnie. Bo Hanka wzięła swoje koleżanki do pomocy. Tak przyjaźnie nastawione, tak? Wiadomo, no taka gadka jak z przyjaciółmi, ale oni byli po to właśnie, żeby nas pilnować, żeby pewnie uniknąć takiej sytuacji, jak miała ta inna grupa, nie? Bo my żeśmy się nie zgubili. Tak. Nie? My akurat... żebyśmy się nie rozlecieli po tym całym placu Kim Il-sunga, nie? Żeby nas można było znaleźć jeszcze. No. Dlatego tam te koleżanki Hanki się pojawiły nagle, że o tak, będziemy razem spędzać Sylwestra. No, super, nie? Ja ci powiem, że w ogóle ta cała podróż do tej Korei, to na początku, zanim poinformowałem, że tak powiem, czy rodzinę, czy znajomych, że właśnie jadę do Korei Północnej, to od razu była taka gadka, że ale czy się nie boisz tam jechać, to nie będzie jakaś... Czy ty w ogóle wrócisz stamtąd, tak? To była taka rozmowa. To jest podstawowe pytanie, nie? No. Ja pamiętam tak. Są gorsze kraje, Tomek, naprawdę. Ty, Tomek, byłeś jedną z najbardziej napalonych osób odnośnie wyjazdu do Korei Północnej, jakie ja spotkałem w ostatnim czasie. I z naszej grupy byłeś najbardziej właśnie napalony na ten wyjazd ze wszystkich, no, przed wyjazdem. Ciągle do mnie pisałeś, prawda, żeśmy dużo gadali. My żeśmy się spotkali na targach w ogóle, pamiętasz? Tak, na targi wbiłeś, prawda, no dużo, dużo prawda, było tej komunikacji między nami przed wyjazdem. Widać było, że jesteś strasznie nagrzany na tą Koreę Północną. Dlaczego byłeś taki nagrzany, żeby tam pojechać? No wiesz, to był trochę taki bunt mój, wiesz, bo ja miałem w tym roku, kiedy jechaliśmy do Korei, pojechać do Ameryki ze znajomymi, tak? Chcieliśmy zobaczyć tam
wiadomo, Nowy Jork, tamte, raczej na wschodnie wybrzeże nas byłoby tylko stać, ale mieliśmy takiego mieć tripa. Nie? Niestety mi się wycieczka rozsypała z różnych powodów i mówię, kurczę, no nie, po prostu nie. No i tak mówię, jestem widzem tego kanału, mówię, oglądam ten pozdro z KRLD i mówię, no kurczę, chcę tam pojechać, tak? Chcę zobaczyć. Ja już wcześniej, wiesz, miałem ochotę do ciebie zagadać w tej kwestii, ale jak usłyszałem, że ty planujesz wyjazd na tego Sylwestra, mówię, no nie, to jest ten moment, tak? Po prostu. Dlatego postanowiłem nawiązać z tobą kontakt. Pasował. Tak, poza tym właśnie, ja się też interesowałem. Puść jakieś foteczki na dole może, tak? Tak. Puść jakieś foteczki jeszcze. Ja puszczę jakieś foteczki, to właśnie wam pokażę, kochani, jaki był początek. No, tutaj spotkaliśmy się w Pekinie. To było pierwsze nasze spotkanie już tam w Azji ze mną i z Emilem. No i tu jeszcze jest Mirek, który też był towarzyszem naszej podróży. No i poszliśmy tego dnia. To łącznie nas było 10 osób, ale wtedy żeśmy się spotkali chyba tam łącznie w czwórkę czy piątkę, tak? Poszliśmy sobie na kaczkę po chyba pekińsku, tak? Tak. Się nazywa? No, pycha, ta kaczka, kurczę, tak w plasterki jest krojona. No, nie, naprawdę fajne, nie? No i mieliśmy okazję już tutaj wstępnie umówić się po prostu, jak to wszystko będzie wyglądać, kiedy mamy się spotkać. To był chyba drugi dzień świąt, kiedy my żeśmy się, kiedy wyjeżdżaliśmy stamtąd. To jest wiza, kochani, to jest wiza północno-koreańska, to jest w formie książeczki, nie jest to wbijane do paszportu. I zrobiłem zdjęcie, Emil mówił, żeby zrobić zdjęcie, bo to nam zabierali, tak? Więc ja po prostu to zrobiłem, żeby mieć to na pamiątkę. Niestety tego nie mam już. Jest sposób dostania wizy do paszportu, ale jest dość upierdliwy. Wydaje mi się też trochę ryzykowny. Jednak z tą wizą w Pekinie to jest najlepsze rozwiązanie, chyba najprostsze. No i tutaj spotkaliśmy się na tym dworcu. To jest pociąg sypialny do Pjongjangu. On miał jechać łącznie chyba 24 godziny. Pingrang w ogóle chyba to jest, no właśnie po chińsku się zapis bardzo chiński, no. Się wymawia. Ja tu nawet filmik z tego mam, ci powiem, wiesz, bo ja tutaj przygotowałem sobie jakieś takie fragmenty. No i słuchaj, i właśnie ten moment, kiedy przejeżdżałem przez, ja tu przewinę trochę, to jest most przyjaźni chińsko-koreańskiej. I powiem jak wam, się czułeś w momencie, kiedy wjeżdżałeś do Korei? No właśnie. To jest... Słuchaj, ja wiedziałem, że nic mi tam nie grozi, tak? Ale po prostu ciary mnie przechodziły. Mówię, jestem tu, jestem w tym, właśnie w tej tajemniczej Korei, nie? To jest... Zobacz, jaki tam jest city, zobacz na tym filmie. Tam jest city po stronie chińskiej, a po drugiej stronie, zaraz będzie tutaj ujęcie, jaki kontrast, nie? Zupełnie coś innego. I tak samo Pjongjang, to jest taka Warszawa, kurczę, 40 lat do tyłu, nie? To zupełnie inny świat, nie? I tutaj wjeżdżamy, tu już nam się kończą te gigabajty, już nam tutaj kończy się zasięg, nie? Nie jesteśmy w stanie w ogóle zadzwonić z tego kraju. O, pierwsze portrety na stacji, pierwszej stacji, której nazwy nie znam. Siniju, to jest Siniju. Tak, i tutaj... Pierwsze portrety to zawsze robi wrażenie. Tutaj żołnierzy nagrywał pan. Proszę tą foto skasować. No i wiesz, po prostu w momencie, kiedy przekroczyłem te granice, po prostu włączyła się taka opcja, żeby po prostu wszystko rejestrować, co się rusza, co się dzieje. No bo już się ta okazja może po prostu nigdy nie powtórzyć, nie? No to jakieś dziecko koreańskie. A tam w ogóle pamiętam, że była też drużyna jakaś reprezentacja piłkarska, tak, czy coś. Chyba spotkaliśmy panią, która była mistrzynią KRLD w podnoszeniu ciężarów. Wracała z zawodów w Katarze, jeśli dobrze pamiętam. No. Słuchaj, tutaj właśnie taka sytuacja jest, my żeśmy zrobili tutaj, a tylko to pokażę. Widzę, że kolega tutaj bardzo dużo ma nielegalnych nagrań, ja to wszystko zaraz zobacz, zgłoszę. Zdjęcia. Zobacz. Niedozwolone nagrania. Co to są za działa? Jakaś artyleria? Jakieś działa przeciwlotnicze albo artyleria. No. I to z pociągu, ale takich rzeczy nie wolno fotografować, nie? Ale my żeśmy wszyscy wycelowali te aparaty. Bo to nie, słuchaj, ja tak jadę tym pociągiem i mówię, kurde, co to jest, nie? I to właśnie to, nie? Takie coś, nie? I słuchaj, właśnie tak jak mówię, inny świat, inne budynki, inna rzeczywistość.
totalnie, znaczy oni wszyscy na nas patrzą, na ten pociąg. Nie wiem, ten pociąg tam przejeżdża raz na jakiś czas, no, czy... Często pociąg nie przejeżdża, nie? Dla nich to jedyna atrakcja chyba czasem, nie mam wrażenia. No, wszyscy się przyglądają, co tam się dzieje. No. No, o, panowie byli bardzo sympatyczni, było śmiesznie. Koreańczycy, którzy w pociągu byli z nami, zawsze wesoło. No i... Przyjazdy właśnie pociągiem zawsze były najlepsze. Nie dość, że fajne widoki po drodze, dużo można było zobaczyć wbrew pozorom, takie no, zwykłe życie, nie? To jest to, co się widzi tutaj, jak się przejeżdża tym pociągiem. No, to jest takie prawdziwe życie w Korei Północnej. Oczywiście widzimy tylko z daleka, ale no, można sobie wyobrazić, nie? Ty kiedyś powiedziałeś mi coś takiego, że wprawdzie... Powiedzieć na ten temat można. Że oni nas będą prowadzać w takie miejsca, żeby, wiesz, no, w miejsca, które chcą, żebyśmy zobaczyli, ale no, ktoś, kto, znaczy wprawne oko, że tak powiem, no, no dostrzeże dużo więcej, tak? Więc... Tak, no trzeba się tylko rozglądać, prawda? No wiadomo, na wycieczce to oni pokazują najładniejsze miejsca, no a ty byś nie pokazywał, prawda? No pewnie gdybyś... tak, no. No za... tak, no jest normalne, nie? No i pierwsza natomiast... noc, i pierwsza noc to jest no. taki widok spokoju. No przecież to jest jakaś masakra, nie? Zobacz, to jest wszystko, nie? To jest wszystko. Tu widać, to jest wieża idei Juche, tak? Tutaj jest hotel, którego nazwy też nie umiem wymówić, ja ją znam i ciągle zapominam, nie? To jest ten nieczynny największy, zmienili go tam w wielki legendarny taki... Legendarny hotel Zagłady. Tak, no i zaraz... Ciekawe, czy kiedyś go otworzą w końcu, raczej nie. Niestety raczej nie. No, byliśmy blisko, oglądaliśmy, pięknie podświetlone. To bardzo ładne ujęcie z hotelu Yanggang, do udało ci się zrobić. To jeszcze no. Chyba pierwszej nocy... Tak. Okna się dało otworzyć, nie? Później chyba je zaplombowali w końcu, czy jak to było? Wiesz co, nie, u mnie cały czas była, była tak, możliwość. Było otwarte? Tak, cały czas można było. Później chyba zamknęli, czy jakoś tak, i podjęło nieobecność. Nie wiem, no w każdym razie udało mi się zrobić fajny taki z długim czasem naświetlania. No i pierwsza rzecz, gdzie poszliśmy, to były pomniki wodzów. No to już naprawdę no podstawowy, że tak powiem, punkt. No który... każdy chce odwiedzić. Jak no. Te miejsca na tobie robiły wrażenie, jak tam byłeś? No powiem ci, że jeśli chodzi o pomniki, tutaj widzimy, wszyscy idziemy składać kwiatki, takie jakieś tam starałem się kupić, najtańsze jakie były. No. No. Ja pamiętam, że film od... znaczy, ja patrzę na te pomniki, to strasznie mnie to przytłaczało po prostu, nie? To jest niesamowite, nie? Że ci ludzie, którzy... ta dynastia Kimów, no to są po prostu jak bogowie tam traktowani. Oni wszyscy tam przychodzą, ci Koreańczycy właśnie z Pjongjangu, podejrzewam, że pewnie jeszcze spoza też, i oni się tam po prostu kłaniają. Nie wiem. No i w ten sposób pokazują szacunek, prawda, dla swoich przywódców. I to nie jest tak, że oni chyba muszą to robić. Oni to naprawdę czują, że wierzą w taką, nie wiem, jakąś ich moc, nie wiem, nadprzyrodzoną może, nie wiem, jak to jest. Ja tego bym nie nazywał jako religia. To może trochę faktycznie wyglądać jak religia dla niektórych. Ja bym tutaj bardziej to tak scharakteryzował, że oni są symbolem tej niepodległości kraju, który wiele razy tracił niepodległość. No oni są dla nich bohaterami, prawda? Wielkimi ludźmi, wielkimi bohaterami i w ten sposób pokazują szacunek, tak? Czy faktycznie oni w to wszystko wierzą, no to trudno nam będzie to ocenić, prawda? Powiedzieć, no bo nie mamy tutaj do końca dostępu do tych ludzi. Ale tutaj żeś zooma zrobił. Zobacz, ale właśnie... Jak ty miałeś sprzęt? No, co to za obiektyw? 24-240. Taki no kitowy, nie? Ale słuchaj, ładne budyneczki, nie? No kolorowe, jakieś tego, tak? Ale słuchaj, jak ja robiłem zbliżenia potem już po powrocie do kraju, słuchaj, one są strasznie obskurne, te budynki. Strasznie obskurne to jest. No. Ja mam wrażenie, że to są w ogóle... Wiesz czemu? No? Bo przede wszystkim materiały używane do budowy tych domów są dość liche. Oni je też strasznie szybko budują, te domy. Ale ktoś tam mieszka w ogóle? Zobacz, przecież jest jakiś, że tam syf jest, zobacz. Jak oni budują teraz te nowe osiedla w Pjongjangu, oni za szybko je budują i potem właśnie jest jakość wykonania bardzo niska, co się szybko po prostu psuje. Ale powiedz mi, te budynki są zamieszkałe, bo naprawdę to wygląda, jakby tam nikt nie mieszkał, tam nic nie ma. Jak to jest?
No, nie, no coś tam jest chyba, nie? No coś tam jest, no coś tam jest, ale kurczę, jakby tam nie coś było. Tam jest. No nie wiem. Ale są faktycznie w Pjongjangu takie pustostany. Osiedla, że niektóre budynki, no nie do końca ktoś tam chyba mieszka, nie? No. Na przykład na ulicy Mirę jest sporo takich budynków, gdzie widać, że nie do końca. Bo z daleka wszystko pięknie wygląda, nie? Mówię, jak zooma zrobisz, to dlatego wiesz, zacząłem tak się przyglądać, wiesz, w ogóle zauważyłem, że Hanka w pewnym momencie ona po prostu dała mi nawet do zrozumienia, że ja tych zdjęć robię za dużo, nie? Nawet w windzie kiedyś z nią jechałem, w windzie z nią jechałem ja i ona, nie? I ona mówi, że za dużo zdjęć, za dużo zdjęć, taki tekst był, nie? I mówię, kurczę. I czułem po prostu cały czas jej wzrok na sobie, kurczę, nie? A ja mówię, no przecież... Bo właśnie powiem tak, bo ja chcę... ty się zbyt rzucałeś w tym w oczy, tak. To jest też strategia Może. Robienia zdjęć w Korei Północnej, żeby na ciebie nikt nie zwracał uwagi, czyli właśnie albo odpowiednio mały sprzęt, niedużo obiektywy i tak dalej, no i też zachowanie, prawda? A Tomek tutaj troszeczkę na naszej wycieczce wyróżniał się, jeśli chodzi o ilość zdjęć, które robi i także w momentach, których nie powinien robić lub proszone prawda, było, żeby nie robić, to Tomek i tak robił, gdzieś tam z tym aparatem stał i robił i to powodowało, że później Hanka czy pan Lee po prostu bardziej na ciebie zwraca uwagę. Jak już zwracają na ciebie uwagę, no to wiadomo, że widzą, że robić ich więcej, prawda? Ja przecież napieprzam zdjęć non-stop i filmy kręcę non-stop, ale nikt na mnie nie zwraca uwagi po prostu, nie? No bo to... nie obserwują mnie. No, no wiesz, no może... Ja mówię już więcej jakby swobody, można powiedzieć. Wiesz, bo człowiek, wiesz, już taki trans wszedł, kurczę, no mówię, no nie, no to po prostu... Ja tu już nie wrócę po prostu, tak? No chcę po prostu, wiesz, nadszedł, i powiem, że naprawdę ładny album się udało zrobić, nie? Ale kurczę, mimo wszystko, no... Czułem na sobie, że tak powiem, wzrok, tak? Tutaj byliśmy na placu Kim Il-sena przed Sylwestrem, tutaj widzieliśmy... Tak, przygotowania. Tak, to były przygotowania przed chwilą, budowana scena. No i taki chyba pierwszy taki spacerek po Pjongjangu i dostrzegłem to, że po prostu bardzo dużo ludzi jeździ komunikacją miejską. Tak praktycznie nie ma tam żadnych... Znaczy prywatnych samochodów, znaczy pewnie są, tak? Ale ja zrozumiałem, że mało tam... jest bardzo. Cały czas mało jest, prawda? A, tutaj te legendarne malowane drzewa. Malowanie trawy. Tej, nie trawy drzewa, no trawę też pewnie. No i słuchaj, właśnie to, co zapamiętałem, piwo. Piwo w Korei. Ja nie myślałem, że może być tak dobre piwo. Znaczy piwo pewnie, wiesz, no inaczej smakuje pewnie tam, nawet jakbym kasztelana się tam napił. Ale po prostu chodzi o to, że naprawdę... Wiele osób zaskakuje, wiesz? Że... Bo nikt się nie spodziewa w ogóle niczego po Korei Północnej, jeśli chodzi o dobre jedzenie czy o piwo. A potem się okazuje, że jedzenie jest całkiem spoko i bardzo dobre piwo na przykład, nie? I jak ci właśnie tam smakowało jedzenie? Jak się tam czułeś w tej Korei? Jeśli chodzi o jedzenie... Puść filmiki na dole, bo bardzo fajne, niech lecą. Tak, tak. Ja tutaj właśnie to muszę to ustawić, wiesz, bo to jest takie trudne trochę, nie? No, powiem ci tak, ja zapamiętałem zupę z psa. Bo cała reszta... A cała... ci smakowała? Smakowała mi. Ja nawet nagrałem to, tylko tego tutaj nie mam przy sobie. Jak ja to wsuwam w ogóle, może to nie jest zbyt przyjemne do oglądania. Z GoPro tak nagrałem. I pokazałem to, wiesz, tutaj wśród znajomych, to powiem ci, że naprawdę skrzywienie takie, no jak ty mogłeś psa zjeść? No przecież to przyjaciel człowieka jest i tak dalej, nie? No może to nie był... typowa reakcja w Polsce. No taka typowa, nie? No ale kurczę, no co ja mam? Wiesz, jadę... Przepraszam, telefon dzwoni. Jadę do Korei, żeby zobaczyć inny świat, nie? Żeby wiesz, go poczuć, tak? Ale chyba musisz wyciszyć. Tak, tak, ja go wyciszę, bo tak, o, okej. Więc, no wiesz, no trudno, wiesz, nie próbować, tak? Wiesz, trudno nie kosztować ich tej kuchni, tak? No ja nie wiem, czy pies to jest jakby podstawowa taka ich potrawa, czy nie. No nie mam pojęcia, no ale po prostu... Nie, była... właśnie ten pies w Korei Północnej to też jest taki rarytas trochę. To się też na specjalne okazje zajada. I to nie jest taka typowa potrawa, którą się je w Korei Północnej regularnie, prawda? To jest raz na jakiś czas, więc to nawet dla nich, no to nie jest to podstawa diety czy coś takiego, absolutnie nie.
Więc tutaj, a i pamiętam jeszcze makaron po pjongjańsku, taki zimny makaron, taki jakby w wodzie, tak? Ale Tak, bardzo mi to taki smakowało. w bulionie, prawda? No. To żywno-mięsne, bardzo, bardzo dobry. Ja też uwielbiam ten makaron po pjongjańsku, jest rewelacja po prostu i bardzo mi tego brakuje. Zobacz, jaki Gulliver, tak? Wśród tych No tak. licealistek, tak? Bo my żeśmy szkołę odwiedzali tam. A, muszą być inspekcje, nie? Inspekcje. No, a w ogóle ja już... A jak się czułeś w tej Korei Północnej? Bo ja ci powiem, moje obserwacje były takie, że ty na początku byłeś mega właśnie nagrzany na tę Koreę, bardzo Tak. napalony, żeby tam pojechać. I w trakcie wyjazdu coraz bardziej cię ta Korea już wkurzała pod koniec. Wiesz I co? czułem, że ona, czy coś cię przytłacza po prostu. Nie wiem, czy to był stres, czy zmęczenie, ale widziałem, że już ci ta Korea zaczyna męczyć i pod koniec byłeś już, miałeś jakby dość i chciałeś chyba wracać. Wiesz co? Takie odnoszę wrażenie. Ja ci powiem tak, 2 lata minęły, ale no, już jak trochę jak przez mgłę na niektóre rzeczy patrzę, nie? Faktycznie była taka sytuacja, tak? Natomiast ja ci powiem tak, wcześniej ja zrobiłem Chiny, tak? Więc ja już byłem po 2 tygodniach tam bodaj, czy prawie 2 tygodniach w Chinach. I o, przyszły członek partii pracy. O mauzoleum to jeszcze będę chciał powiedzieć za chwilę, to mi przypomni, żebym nie zapomniał. Powiem wam, że ja w Chinach bardzo leniwie sobie zwiedzałem. Byłem w tym Pekinie, byłem w Xi'an, w terakotowej armii. I ja praktycznie no, nie miałem jakiegoś tam specjalnie planu, bo był jakiś tam taki luźny, nie? Ale wstawałem, kiedy chciałem i zresztą też chorowałem tam na miejscu. A tutaj w Korei to był plan bardzo mocno napięty. My nie mieliśmy czasu, nawet ja nie miałem czasu, żeby skorzystać z tego masażu. Chciałem z tego masażu skorzystać tam w tym hotelu, ale ja po prostu już tak przyjeżdżaliśmy już o takiej porze, że byłem po prostu zmęczony już po prostu, nie? I do tego jeszcze były takie, wiesz, dziwne sytuacje, które z którymi, no wiesz, no ja nie jestem przyzwyczajony do tego, że ktoś mi na przykład bierze aparat na przykład i mi zwraca włączony, nie? Bo to była taka sytuacja, że Hanka go wzięła, nie? Bo go zostawiłem na stoliku. No bo już byłeś na celowniku, więc... No właśnie o to chodzi, że kurczę coś tam, działy, nie? No. I tak mówię, no wiesz, już mnie to zaczęło trochę tak denerwować. Niemniej... ja myślę, że wie, że generalnie no, ja podsumowując wyjazd do Korei, no to jakbym miał tak powiedzieć i wtedy też, to ja byłem bardzo zadowolony, mimo wszystko. Ja jeszcze nawet w Pekinie będąc po powrocie, to jeszcze takiego vloga nagrałem ze swoimi takimi odczuciami i naprawdę byłem mega, mega szczęśliwy, że udało się to zrobić, tak? Szczególnie po tym Sylwestrze, kiedy my żeśmy byli na tym Sylwestrze no, i Rambo, wszystko. Sylwester no, był petarda, nie? Idealnie to wyszło. Ale zanim do Sylwestra, wiesz, dojdę, to ja bym chciał ci powiedzieć o tym właśnie mauzoleum, nie? Mauzoleum to było takie miejsce, w którym... kurczę, zobacz. To jest, ja muszę do tych zdjęć się odnieść, bo tak przerzucam. To jest zwykłe mieszkanie zwykłych Koreańczyków i jest towarzysz no, Kim Jong-un, nie? Siedzi to już nie jest takie niezwykłe, jak sam towarzysz Kim Jong-un odwiedził. Siedzi na tej kanapie, tak? I teraz uwaga, kto siedzi na tej kanapie później? Ja. Powód do dumy, no. Mam nadzieję, że on tego nie ogląda. W każdym razie, jeśli chodzi o mauzoleum, to było mega przeżycie, nie można było nic tam nagrać. I teraz mam to, wiesz, porównanie z mauzoleum Mao. Tam tylko się wchodzi do tego Mao i się wychodzi. A tutaj to jest cała celebracja. Czerwony taki chodnik, jak na lotnisku, tylko on cały czerwony ten chodnik, ruchomy jest, nie? Ruchomy, jedziesz. Dookoła są, zdjęcia towarzysza Kim Jong-ila, Kim Ir-sena. I chłoniesz tą muzykę, która się sączy z tych głośników, taka podniosła. No jest to takie mistyczne dość przeżycie, no właśnie, nie? Właśnie, o to chodzi, nie? No nigdzie na świecie czegoś takiego nie ma. No właśnie, i słuchaj, ja nie wiem, co było, wiesz, pierwsze, co było ostatnie. Ja pamiętam, że my żeśmy chyba najpierw weszli do Kim Ir-sena. Pamiętam, że zanim żeśmy weszli do tej sali, to nas owiewały jakieś takie dmuchawy, nie? Dmuchały na nas. Tak, one miały w nas oczyścić jeszcze z jakichś paprochów. Oczyścić z paprochów? Nie wiem, może z COVID-a. No. I
cała sala czerwona, stoją ci z karabinami. My wszyscy musimy być poważni, tak? No bo przecież wiadomo, no, to jest on, to jest prezydent, wieczny prezydent Korei Północnej. No i tam była taki protokół, tak? Musisz się ukłonić z przodu, potem tup, ukłonić się z lewej strony i potem się ukłonić z prawej strony, nie? Ja wiem, jak ty się z tym czułeś właśnie, że się masz ukłonić, prawda? Bo dla niektórych to jest takie, że o, się nie chcę kłaniać przed dyktatorem, nie? Ja nie miałem takiego, nie? Nie miałem czegoś takiego, bo wiesz, ja po prostu pojechałem, znaczy jak ja się kłaniałem, to ja nie miałem, nie z tą intencją, nie z intencją oddawania czci, tylko może bardziej z taką intencją, że ja po prostu chcę się poczuć jak, nie wiem, jak Koreańczyk może, po prostu, poczuć ten klimat po prostu, tak? Mhm. To mi kolega zarzucił też, mój zresztą znakomity znajomy, znakomity kolega, który powiedział, że ja bym się nigdy w życiu nie ukłonił Kim Il-sungowi. Nigdy, tak? No to nie powinien pewnie pojechać do Korei. I to jest kolega, który... Ale słuchaj, to jest kolega, który wiesz, tam mocno zna się tam na historii i tak dalej. Jest zresztą historykiem. I właśnie tak powiedział. Ale właśnie o to chodzi, że to nie była ta intencja, tak? Ja tam stałem przed tym Kim Il-sungiem i myślałem sobie... Boże, kurde, co ja tu robię? Co ja tu robię? Przecież ja tu mogę, nie wiem, jakąś krzywą minę zrobić. Ja mogę coś tam, wiesz, w tej koszuli, nie? Z tą przypinką byłem, nie? Tego, nie? Więc stoję przed wiecznym prezydentem i tu praktycznie nie... po prostu chwila jakaś, nie wiem, nieuwagi czy coś, nie? I człowiek nie wyjedzie stamtąd po prostu. Tak nie, no tam by ci się nic nie stało, no musiałbyś naprawdę coś przekozaczyć, żeby cię zamknęli za jakieś tam, no nie wiem, źle się ukłonisz czy coś, nic by cię nie zrobili. Ale no rozumiem, że emocje były. Ale to były emocje. Tak, to najpierw Kim Il-sen, a potem no Kim Jong-il, tak? I przy każdym z nich, jeszcze tutaj zdjęcia puszczę sobie tam w tle, przy każdym z nich no jakby była to samo, powtórka, tak? Potem wchodziłeś do sali i tam były jakieś medale, które on tam podostawał ze świata. Medale różne, nie? Pamiętam, że tam był też... samolot w hangarze, którym Kim Il-sung podróżował. No, był samolot, statek, pociąg. Tak, statek, dużo pociąg i te wnętrza, takie pałacowe, powiem ci, że to wszystko naprawdę mocno tak, wiesz, przytłaczało, tak, wiesz, no, tak nade mną, znaczy czułem się bardzo mały tam po prostu. Czułem się bardzo mały w tym miejscu, nie? O to właśnie chodzi, żeby pokazać, prawda, tą wielkość tych przywódców, a że ty jesteś takim małym po prostu szaraczkiem, nie? Nic nie znaczysz. A no. Powiedz, co w tej, oprócz tego mauzoleum, ci zostało najbardziej w głowie z takiego wyjazdu do Korei Północnej? Co zostało mi w pamięci jeszcze? Pamiętam, że bardzo chciałem zobaczyć DMZ. Chciałem zobaczyć tam, no po prostu wejść do tych baraków. Wejść do tych baraków, tak, do tych baraków koniec końców żeśmy nie weszli. Ale no, bardzo... są zazwyczaj zamknięte, rzadko puszczają. No właśnie, bardzo chciałem tam pojechać. No faktycznie, tam złapałem sieć południowo-koreańską, 100 zł mi zeszło z konta, tylko za wgranie zdjęć. za wgranie zdjęcia na Facebooku, że żyję, że jestem. No także to było takie... Ja w ogóle bardzo chciałem też odwiedzić Górę Pektu. Tą świętą górę Koreańczyków i pamiętam, że ty żeś ogłaszał w ogóle taką no możliwość, że w wakacje będzie taka wycieczka. No, chciałem jeszcze zrobić epicką wyprawę znowu na górę Pekdu, ale no wyszło jak wyszło z COVID-em. No i niestety już jej nie zrealizujemy, na pewno nie w najbliższym czasie. No, jeśli w ogóle kiedykolwiek. Ja bardzo chciałem tam pojechać i sobie ostrzyłem zęby, ale jeśli chodzi jeszcze, co było najbardziej mi się podobało, no oczywiście Sylwester, tak? Słuchajcie, powitanie Nowego Roku w Fenianie, znaczy w Pjongjangu, to Fenian to jest stara nazwa, chyba niewłaściwa w ogóle i tam potem przemianowali na... No już obecnie się nie używa.
ten Sylwester to w sumie była najważniejsza taka rzecz, w sumie mi się wydaje. No po to tam jechaliśmy, taki był plan. Właśnie pójść na Sylwestrę i zobaczyć Morambo. No właśnie, tutaj mam nawet jakieś tam fragmenty filmów. To jest po prostu, ja pamiętam, że ty żeś też to mocno przeżywał, bo ty bardzo chciałeś ten Morambong zobaczyć. Gristoja na placu jest. Tak, to jest polski, znaczy polski, ruski, tak, ten szampan, się przywieźli. Słuchajcie, nie bawią się nad, nie wiem, nie rozczulają się nad pieskami, kotkami, ptaszkami, zobaczcie jakie rakiety, no gdzie jak nie w Korei, tak? No. Porządne rakiety. Naprawdę pokaz mi się bardzo rakiety podobał. Rakiety potrafią robić i tak. Ostatnio bardzo często nam pokazują, że potrafią. Potrafią. Ja pamiętam tam, że w momencie, kiedy ta piosenka w Pektu San Carrera, nie wiem dokładnie jaki jest tytuł, ale wybrzmiała na placu, no to wszyscy po prostu zaczęli ją śpiewać. Tak? Ja w ogóle zauważyłem, że Koreańczycy, ich reakcje, jakieś takie, że oni są bardziej emocjonalni w ogóle. Ja mam wrażenie, że w Polsce czy w Europie ludzie też są emocjonalni, ale jakby mniej, bardziej tam, nie? Taka reakcja, nie wiem, no zbliżona może do takiej dziecięcej reakcji. Oni bardzo po prostu to przeżywali. Moje doświadczenia z Koreańczykami są takie, że faktycznie dość... to są tacy ludzie, którzy pokazują te emocje dość mocno. Dość mocno pokazują. Dlatego na przykład jest ten, taki, na przykład tak przeżywają te spotkania z przywódcą, prawda? To, co pokazują w telewizji, ten płacz, radość, prawda? Mówią, że to wymuszone jest, nie? To nie jest zawsze wymuszone jednak. W Korei, no Koreańczycy są takim narodem dość emocjonalnym. Japończycy są stonowani mega, prawda? A Koreańczycy po obu stronach granicy, mam wrażenie, są dość, no, tacy, że potrafią te emocje okazywać. No. Dość mocno. Nie, to jest po prostu niesamowita była impreza. Ja jestem po prostu pod wrażeniem i... Właśnie, jak jeszcze o tych Koreańczykach? Nie tyle, ile miałeś tych interakcji jakichś z Koreańczykami, jakbyś ich opisał jeszcze? Co ci się tam podobało, nie podobało może? Mówi, tak już tam nie pojedziemy pewnie długo, albo no, w ogóle mówić. No wiesz, no trudno mi powiedzieć, no, bo teraz po tak długim czasie, szczególnie kiedy, znaczy mi się wydaje, że koniec końców to mi się wszystko tam podobało, szczególnie właśnie w momencie, kiedy no wiem, co nastało później, tak? Wiesz, mogę się poczuć jako taka trochę osoba, no nie wiem, no... Znaczy to była dobra decyzja w ogóle, tak? Żeby pojechać, nie? Bo później, jakbym po prostu się nie zdecydował, to po prostu... Żałował jak cholera, nie? To bym żałował jak cholera, nie? No. Więc to jest, kurczę... Wiesz, nie wiem, co powiedzieć, tak? Ja się, wiesz, też ogólnie podczas tego wyjazdu ogólnie bardzo zakochałem w Azji, nie? Jako takiej, nie? O, zobacz tutaj. Oni zrobili taki po Sylwestrze... Super, bardzo ładne, no. Po Sylwestrze, po tym powitaniu Nowego Roku można było oglądać te figury. Taki mini festiwal rzeźb lodowych, jak w Harbinie trochę, nie? W Harbinie też jest taki znany na cały świat festiwal rzeźb lodowych, a tutaj taki w miniaturce troszeczkę, nie? No masz Koreańczyków. Tu jakich Koreańczyków wyłapałeś do zdjęcia? Sami podeszli. Sami podeszli. Ty zaraz jak ty mnie złapał pod rękę, nie? No oni potrafią być serdeczni, nie? To jest, wydają się tacy trochę zimni może z zewnątrz, ale wystarczy troszkę tak do nich się uśmiechnąć, wyciągnąć rękę i Koreańczycy bardzo byli tacy serdeczni dla nas, mam wrażenie, nie? Trzeba było tylko jednak okazać ten szacunek do ich kraju i zrozumienie tego kraju, prawda? Wyjść do nich z takim po prostu otwartym umysłem, prawda? Zobacz, to jest jakieś polskie pamiątki z PRL-u, no bo Polska miała jakiś tam, no bardziej... No mieliśmy kontakty, dalej zażyłe. Mamy... No teraz no, to mamy tylko ambasadę chyba. Teraz chyba tylko ambasadę mamy. Była ta szkoła, gdzie się koreańskie dzieci uczyły, nie? Tam jest jeszcze gdzieś ten pomnik, taki maleńki monument, zniszczony już, niestety stary bardzo. No, ja w ogóle ci powiem, że... Spotykałem się jeszcze z takimi głosami, że jak jadę do Korei, to ja finansuję tam te ich
obozy tam, co oni tam nie mają, nie? Rakiety i tak dalej. To jest taki argument strasznie płytki, bo można by ten sposób określić dosłownie każdy kraj, że jadąc do USA wspierasz wojnę, nie wiem, wojnę w Iraku czy w Syrii. Do Rosji też, jadąc tak? do Rosji wspierasz Putina, jadąc do Chin, no to wspierasz ujgurskie obozy, prawda, w Xinjiangu. No dosłownie wszystko można w ten sposób to opisać, a jednak tylko o tej Korei Północnej tak się wszyscy od razu czepiają, że jedziesz do Korei Północy, to wspierasz reżim, jesteś komunistą, prawda? No więc też mocno... Nie, ja byłem strasznie ciekawy świata po prostu. Dlatego, wiesz, decydowałem się. Absolutnie, wiesz, tam nie jestem jakimś zwolennikiem, tak, totalitarnych ustrojów, tak. Po prostu to jest wyłącznie ciekawość i mi się wydaje, że na tym świecie są dużo gorsze kraje i z dużo, że tak powiem, gorszym podejściem, tak, w ogóle do człowieka jako obywatela też, tak. Więc no... I zobacz, to co właśnie tutaj, bo to jest pierwszy dzień po Nowym Roku, my żeśmy poszli na taki spacer. Muszę się tych zdjęć troszeczkę odnieść, bo to też jest właśnie ciekawe, że piękne budynki kolorowe, a tu właśnie, zobacz, to jest znowu jakiś przykład takiej obskurności, tak? I to cały chyba Pjongjang tak jest ten... No to jak zrobisz zoom, to widzisz, przecież chodziłeś obok tych budynków też, nie? No, byłeś no, blisko. No nie zwracam. Tam było widać ten tynk odpadający. To ale zobacz, widać. Ale zobacz, oni nie mają centralnego ogrzewania. To zobacz, to jest ogrzewania. No to kurczę, każdy z nich ma taką kozę tam jakąś? No, oni w domu mają właśnie taki piecyk i sami sobie palą. Bo nie mają centralnego pewnie. W bloku 30-piętrowym? Masakra. A na to 30 to musisz jeszcze z buta iść, bo pewnie nie działa winda w ogóle, nie? Zazwyczaj. A widzisz, nie pomyślałem nawet o tym. A nie pamiętasz, że ci mówiłem, że mieszkania najdroższe są na parterze, a nie na górze? Nie, nie pamiętam. Przypomniałeś mi. Najdroższe mieszkania są na dole. Na górze są najtańsze. To ktoś na bogato sobie dał jakiś panel. W ogóle dużo paneli jest... W całej Korei, nie tylko w Pjongjangu. Pewnie to wynika też z tego, że są przerwy w dostawach prądu. Z taką przerwą mieliśmy do czynienia w Wonsan, pamiętam, tam dobre pół godziny. Praktycznie wszystko zostało wyłączone, łącznie z ulicą, nie? Więc no troszeczkę też takie trochę zdziwienie i tak dalej, ale to w sumie była jedyna sytuacja. Ale zdarzały się też przerwy w dostawach prądu, z tego co pamiętam, sam też opowiadałeś o tym, że w Pjongjangu takie przerwy też zdarzały normalnie. W Pjongjangu to były takie krótkie, wiesz, żeby na chwilę po prostu gasły światła i się z powrotem włączały od razu. Nigdy nie było to jakieś zbyt uciążliwe dla nas, jak byliśmy, nie? No na prowincji no, czasem potrafiło na dłużej troszeczkę się wyłączyć. No, ja w Korei, jeśli chodzi o takie jeszcze moje odczucia, wiesz, z perspektywy fotela w Europie, no to jak postrzegasz Koreę? Postrzegasz w taki sposób, że no jest Kim, który tam czasu do czasu no, straszy tymi swoimi pociskami, które testuje. Widzisz Koreę przez pryzmat jakichś tam właśnie tych obozów koncentracyjnych i tak dalej, tak? Natomiast ja tam będąc na miejscu, i nie tylko w Pjongjangu, bo wszędzie, no to ja po prostu zobaczyłem tam przede wszystkim ludzi, tak? Już nie widziałem Kima w Korei Północnej, nie? Więc teraz jakby myśląc o tym, że tam kiedyś by na przykład Stany Zjednoczone chciały zaprowadzić demokrację, zrzucając ją z samolotu na przykład, to no to nie po prostu. No, ja jednak na coś takiego się znaczy spotkałoby się z jakimś tam moim sprzeciwem, tak? Bo ja myślę, że każdy no, lepszy bądź gorszy, ale jednak porządek ma prawo sobie zrobić w swoim kraju. Ja bym nie chciał, żeby na przykład mi w Polsce tutaj ktoś zmieniał nasze zwyczaje, nasze tradycje, czy nasze w ogóle podejście do życia, bo tak ktoś chce z zewnątrz, tak? My tam jesteśmy gośćmi, przyjeżdżamy tam jako turyści i no, można tam dyskutować o tych kłanianiu się tym wodzom i tak dalej, ale po prostu to jest ich, tak? Jeśli oni wierzą w to, jakbyśmy ich nagle odciągnęli od tej północno-koreańskiej stajenki betlejemskiej, gdzie urodził się Kim Jong-il, nagle im to wszystko zburzyli, tak? Bo jest taka legenda, że się urodził u nas w zboczach Góry Pektu, a tak naprawdę w Związku Radzieckim się urodził. To ja nie wiem, czy oni by się odnaleźli po prostu.
w jakiejś tam nowej rzeczywistości. Przez jakiś czas na pewno byłoby im trudno, nie? I wiesz, no przede wszystkim no bardzo mnie cieszy, że to wyciągnąłeś z tego wyjazdu, nie? Że jednak zwróciłeś uwagę na ludzi zwykłych, prawda? Bo to jest coś, czego faktycznie się przez media nie widzi. Jak ktoś ogląda tylko o tej Korei Północnej, prawda, newsy i czyta o rakietach i Kim Jong-unie, to zapomina o tych tak naprawdę ludziach. I nawet ci, którzy później mnie atakują w internecie, nie? Że ja niby usprawiedliwiam czy coś, to oni też tak naprawdę mają w dupie tych zwykłych ludzi Koreańczyków, bo oni tylko z tymi sloganami rzucają i tak naprawdę im na nich nie zależy. Oni by to chcieli zbombardować wszystko, żeby tam ci ludzie zginęli. Ich to nie obchodzi, prawda? Byle tylko swoją rację, prawda, udowodnić. Ale fajne zdjęcie mam. Taki uśmiechnięty, ja mi steruję ten statkiem Mangiobo. No ja ci wysyłałem tam. Ja w ogóle uważam, że Korea Północna, wiesz, wiadomo, oni sobie swoje porządki robią, natomiast to ja mu powiedziałem, żeby trzymał tak palca. No, oni swoje porządki tam robią po swojemu, natomiast co dostrzegłem w Korei, jeszcze szczególnie kiedy jechaliśmy, na przykład do DMZ, czy nawet w góry Myeongyang, tak, to są piękne naprawdę tereny, tak, niezagospodarowane, które mogłyby naprawdę służyć turystycznie. No, no niestety, no taki jest plan, że jednak nie. Jest to po prostu niewykorzystany potencjał. Nie? Ja gdzieś tutaj miałem zdjęcia jeszcze tej autostrady takiej, tutaj trudno mi teraz będzie do tego dojść, ale... O, ta piękna ta kelnerka. No tak. Tutaj zostawiliśmy. Wszyscy zarywali do niej. Tak, zostawiliśmy te pamiątki po sobie. Autostrada, która ciągnie się aż po horyzont niemalże, tak? No pod same góry. I tam można zobaczyć nie samochód, tylko rowery, tak? Oni wszyscy rowerami jeżdżą. No, autostrada jest dziurawa, bo ten pojazd podskakiwa. Podejrzewam, że po każdej takiej wycieczce to te autobusiki to pewnie muszą gruntowny remont pewnie przejść. Natomiast no, po prostu pokazuje to, tak? Że tam po prostu wiele jest do zrobienia. Jakby tylko, wiesz, Kim Jong-un chciał, to naprawdę mógłby z tego kraju zrobić no, miejsce, do którego... Jednym z pomysłów właśnie Kim Jong-una na rozwój gospodarki to była ta turystyka i po to oni budują te nowe ośrodki. Wąsan tam powstaje, tam ten Wąsan, prawda, ten Kalba. No ale problem jest po prostu taki, że dopóki nie zmieni się otoczenie wokół Korei, dopóki tak będzie prowadzony no, ten kraj, co tam się będzie działo i jak będą wyglądały stosunki międzynarodowe z USA i Koreą Południową, innymi krajami, no to po prostu tam turystów nie będzie dużo, nigdy. Mnie to też strasznie smuciło, jak widziałem te piękne góry, te miejsca, jakieś restauracje właśnie z takimi też czasem bardzo miłymi Koreankami. I one tam są same po prostu, nie? Bo nikogo nie ma, nikt nie przyjeżdża. No właśnie, no. Jak to jest? One naprawdę tam siedzą same? To po co to jest otwarte w ogóle? Jak tak to na siebie zarabia one w ogóle? Cały czas. No myślę, że głównie siedzą same, no. Bo oni nie czekają, no. Znaczy teraz to nie wiem, teraz to pewnie te bary pozamykane, restauracje pozamykane, bo w ogóle nikogo nie ma, prawda? Nikt tam nie przyjeżdża już teraz. Powiem ci, że ciekawy jestem, naprawdę ciekawy jestem, jak... O, to jest wejście do przedszkola. Zobaczcie, to jest jakiś... Słuchajcie, była taka bajeczka o dobrym kotku z Korei Północnej i złym szczurze z Korei Południowej. Nie? I tam ten dobry kotek to z karabinem cały czas. To chyba ten chyba... Znaczy nie, to nie jest kotek, to jest jeszcze nie, jakaś... Nie, kotki to te jakieś... To były... No jakaś tam bajka, ale zobaczcie, już od małego, o tam chyba dalej jest kotek, tam dalej, nie? Od małego już ich tak militaryzują te dzieci, no bo to jest społeczeństwo bardzo mocno zmilitaryzowane. To jest wizyta w PGR-ze, tutaj byliśmy u jakiejś rodziny, ja pamiętam, że tę rodzinę widziałem na jakimś filmie z National Geographic, później po naszej wizycie. W tym PGR-ze zawsze do tej samej rodziny się idzie, bo to jest rodzina, tej naczelnik. Reprezentacyjna chyba. Rodzina, tak. Jakaś taka, tak, to jest jakaś pani lokalna, partyjna i ona zawsze do siebie bierze właśnie, więc dlatego ich wszystkich tych filmach dokumentalnych, czy na wszystkich wyjazdach turystycznych zawsze jest ta sama rodzina, ten sam domek. Ja już byłem tam też kilka razy i nawet mam zdjęcie tego syna sprzed, prawda, jeszcze no właśnie, wielu lat. No, ja pamiętam. Ten sam chłopczyk, prawda.
Ja pamiętam go właśnie z tego National Geographic, nie? Że to jest. Oni mają po prostu jakiś tam jakiś szablon, według którego się poruszają. Znaczy nie można, znaczy nie ma tutaj jakiejś możliwości jakiegoś spontanicznego zwiedzania, że na przykład nawet jeśli jesteśmy pod kontrolą, tak, chcemy pójść tu. Nie, tu nie po prostu. Tak? To trzeba ona musi, ta Hanka chyba jakieś pozwolenie skądś mieć, ja bardzo chciałem się przyjechać. W większości tak, ona musiała dzwonić, to się załatwia wcześniej, nie? To nie jest tak, że można po prostu tam wbić gdzieś taką dużą grupą, prawda, niespodziewanie. Tak to nie działa niestety w Korei Północnej, w przypadku nas, turystów, prawda, z zagranicy. No, gdybyśmy byli rezydentami, no to wtedy możesz sobie swobodnie chodzić i mógłbyś wbić tutaj do restauracji, do baru, tak sam, bez pytania wcześniej, bez dzwonienia, bez pytania, prawda, mógłbyś to zrobić, ale jako turysta, no nie możesz. Ja pamiętam, że bardzo chciałem przejechać się, ten koleś jest taki mały naprawdę, czy tak ten, no. Bardzo się chciałem przejechać tramwajem, bo jestem miłośnikiem komunikacji miejskiej. Nie? Tak. No to trzeba go wyczarterować. A to są stare czechosłowackie Tatry. Fajnie, że metro w ogóle tam ściągnięte tam z Berlina Zachodniego. Wschodniego. Czy wschodniego. No, w każdym razie stare wagony, bardzo stare wagony tam kursują. Natomiast tymi tramwajami po prostu, o zobaczcie, to jest to, o czym wam mówiłem wcześniej. Ciągnie się autostrada i tylko tutaj, nie wiem czy to widać, tak, tutaj są ludzie na rowerach tam, nie? No i po prostu chciałem bardzo się przejechać, no i nie było takiej możliwości, nie? Myślałem, co to za problem, wsiąść do tramwaju, kurczę, nie? Przecież to, nie wiem, jakaś różnica jest, czy ten tramwaj jest tak... No, w Korei Północnej najprostsze rzeczy potrafią być dużym problemem. To jest taki specyficzny kraj, że najprostsze rzeczy nagle się stają niemożliwe. I dzisiaj ci powiem, że po czasie ja nie planowałem powrotu do Korei Północnej. W ogóle nie planowałem, bo wiadomo, no, świat jest duży, człowiek by chciał zobaczyć jeszcze trochę innych rzeczy. Natomiast dzisiaj ja mam ochotę zobaczyć Koreę po pandemii i ja z tobą prywatnie rozmawiałem, mówiąc, że no bo jest problem, żeby teraz tworzyć, tak? Żeby cokolwiek robić. Ja myślę, takie rozmowy, tak jak teraz ze mną rozmawiasz, że to może być ciekawe, tak? Każdy może swoje zdjęcia pokazać, jakieś swoje opowieści, ale właśnie kiedy ta Korea się w końcu otworzy, tak? To będzie właśnie taki moment, kiedy myślę, że nawet twoi widzowie też chcieliby zobaczyć, jak się ta Korea zmieniła po pandemii, co się tam, wiesz, jakie zmiany zaszły. Mam nadzieję, że nie zrezygnujesz, tak? Bo ty już tak kiedyś mówiłeś, że jak już byś nie chciał już tam jeździć, nie? Ale mam nadzieję, że jeszcze będziesz chciał wrócić do Korei i nam wszystkim pokazać, no, jak to teraz wygląda, czy tam jak to będzie wyglądać po zakończeniu. A ty byś chciał pojechać jeszcze raz, tak? Wiesz co, bardzo bym chciał pojechać. Chciałbym pojechać. Wiadomo, że wszystko zależy też od możliwości finansowych. To jest wycieczka niestety bardzo droga, tak? To trzeba mieć na uwadze. Wycieczka, która podejrzewam, że to też wynika z tego, że nam rząd koreański pewnie odpowiednio tam też dużo sobie krzyczy. Natomiast chciałbym, na pewno bym chciał. Pewnie chciałbym też zobaczyć tę Świętą Górę Pektu, tak? Nie wiem, czy to się tak by udało. To w lato trzeba jechać. W lato? Tylko wtedy latają tam samoloty, nie? Trzeba wyczarterować samolocik, żeby polecieć. Natomiast no, ciekawi mnie, jestem ciekawy po prostu, jak to teraz wygląda. Oficjalnie tam pandemii nie ma, ale tak naprawdę to różnie może być. No, ja ciekaw jestem, czy też jak radzą sobie obecnie ci przewodnicy, którzy tam oprowadzają wycieczki, czy oprowadzali wycieczki. Teraz przecież tego nie ma, tak? Oni nie są w stanie... No, na pewno ich dochody bardzo spadły. Pewnie robią jakieś rzeczy dodatkowo na boku, prawda, żeby przetrwać. Jakąś tam pensję dostają pewnie od rządu, no bo zawsze coś tam pewnie dostawali, ale zdecydowanie są to mniejsze kwoty niż wcześniej, nie? Więc dla nich to jest też bardzo ciężki czas. No a nie wiadomo wciąż, kiedy
kiedy ta Korea Północna się otworzy. No. Już była taka opcja, że tam pociąg towarowy już jakiś jeden wjechał. Tak, no już kilka pociągów wjechało, a zobaczymy, czy to cokolwiek tam zmieni, nie? No, zobaczcie, autobusy stare. Gwiazdeczki stare oznaczają, ile przejechał. Ten jest nowy. Ten jest... Jedna gwiazdka to 50 tysięcy kilometrów. Mm-hmm. No to był taki stary, jakiś podobny do Ikarusa, nie? Ale to zacza kamina. Taki za karę on tam chyba pracuje. Tych zdjęć jest bardzo, bardzo dużo. O właśnie, to, zobacz, tramwaj z takimi kwiatkami. To ciekawe to jest. Fajne ujęcie, bardzo fajne ujęcie. No. Wiesz, ja tam cały czas seriami leciałem. Ja seriami leciałem tym aparatem. Potem bardzo dużo było wybierania z tych zdjęć. No wiadomo. Tutaj też metro. One wiesz, no... Wiadomo, ten aparat strzelał, trzaskał pewnie tam cały czas, dlatego może Hansa no, się... Słychać tak... cię było z daleka, mówię ci. No. Jak robiłeś zdjęcie. No ale tak to jest właśnie w Korei. No mamy mało czasu. Tak. Grafik napięty, jak mówiłeś. Jest to męczące przez to, że ten grafik jest napięty, jednak jest stres. Ja też jestem po takim wyjeździe wypruty zazwyczaj. Przez długi czas muszę dochodzić do siebie. Byłem mocno zmęczony. Bardzo byłem zmęczony po tym. No. To jest... Tak. Tak jest i ty nie jesteś jedynym właśnie, którego te wyjazdy męczą, bo są po prostu bardzo intensywne, ale to wynika z tego, że wyjazd jest drogi, prawda? Nie jest długi, a chcesz zobaczyć i zrobić jak najwięcej, nie? Dlatego przez ten cały dzień łazimy, nie? Dlatego wracasz do hotelu dopiero wieczorem, jak bardzo późno, nie? Pana Lee bardzo polubiłem. Polubiłem no, pana Lee. No, nawet sympatyczny. Tak na początku taki nie bardzo, nie, niby agent. Coś rozumiał po polsku, coś rozumiał. No, a potem nie, bardzo sympatyczny, bardzo, bardzo fajny pan. Jak tam jeszcze wskoczył z nami do morza. Do oceanu, do morza wskoczył, a do morza z nami wskoczył. Ja się bałem, wiesz, ja nie chciałem, bo ja mam problemy jakieś tam, wiesz, z nadciśnieniem, mówię, jeszcze tam do szpitala, bo wiesz, woda zimna, ale fajnie, nie, żeście zamorsowali w morzu. No, wiesz, no kontakt z nimi jest naprawdę taki, wiesz, przyjacielski, nie? Można powiedzieć, nie? To jest, już abstrahuję od jakichś tam, wiesz, sytuacji właśnie dotyczących tych wiesz, tego robienia zdjęć, nie? Ale kontakt jest naprawdę fajny i mimo iż była bariera językowa między mną a panem Lee, tak? No to naprawdę wydaje mi się, że było fajnie, nie? Ja bardzo dobrze go wspominam, pana Lee, nie? To jest, ty miałeś jeszcze takiego innego przewodnika, o którym opowiadałeś. On już tam nie oprowadza tych wycieczek z tego co pamiętam. Lonistyki, tak? No chyba tak. Właśnie to jest niesamowite, że skąd oni ten język polski? Oni tam się wszyscy uczą na tym uniwersytecie. Jest kilku uczniów, jest tylko kilku studentów, nie? Mają polonistykę, ale się uczą. Nie? No wiesz, no, to jest ważne, żeby mieć w kraju osoby mówiące w różnych językach, prawda? Do różnych funkcji są potrzebni, prawda? No to piękne ujęcie, bardzo ładne widzę też. No, on jest obcięty, te zdjęcie, bo tak tutaj na potrzeby tego live'a, nie? Ale, ale to jest w pełni zrobione. Nice, bardzo fajnie. No to powiem ci, bardzo się cieszę, że jednak dobrze wspominasz ten wyjazd, mimo wszystko, prawda? Była przygoda. Mega przygoda. Cieszę się, że udało się pojechać razem. No, to słuchaj, jak będziesz organizował coś, to ja, znaczy ja będę na pewno śledził, jak będę miał możliwość, to się chętnie zgłoszę, natomiast no mam tę obawę tak samo jak ty, nie? Że to się szybko pewnie nie zmieni, do samych Chin, żeby wjechać, to jest już problem. Ja niestety uważam, że jeszcze to parę lat potrwa, nie? Że Korea się otworzy ostatnia, jak już dawno... Wszyscy zapomną o COVID-zie, to jeszcze Korea będzie zamknięta, mam wrażenie. Myślę, że oni długo będą jeszcze to trzymać. To tak szybko nie wróci do normy, a wycieczki też będą bardzo, bardzo ograniczone, może nawet na początku, nie, ta turystyka. No zobaczymy. No bardzo ci dziękuję, Tomek, za twoje powieści, zdjęcia z tej wycieczki. Jedyny samolot, jedyny samolot. Na lotnisku, w stołecznym lotnisku, nie? Do Pekinu. To jest Korea Północna, nie? To jest to. Tutaj wszystko zadziwia, czasem bawi trochę, nie? Taka trochę tragikomedia momentami jest. Nie wiesz, czy śmiać się, czy
Czy powinieneś być, prawda, no nie wiem, przestraszony, ale no jednak pozostaje taki wyjazd chyba na długo, nie? No, na pewno. To jest, ja powiem ci, że nawet na pianinie, bo teraz się uczę grać, wiesz, wróciłem do gry na pianinie, nie? I to pierwsza rzecz, jaką próbuję zagrać od dłuższego czasu, to jest właśnie ta piosenka Morambong. Chodźmy na górę Pegdu. Chodźmy na górę Pegdu, nie? Może kiedyś ci zagram. No czekam, czekam na to. Super. No, no bardzo ci jeszcze raz dziękuję. Będziemy już na dzisiaj kończyć naszą rozmowę, wspomnienia z wyjazdu do Korei Północnej. Również Sylwestra bardzo dziękuję, również bardzo dziękuję i chcę powiedzieć w ogóle, 1920. Chcę w ogóle powiedzieć, że dziękuję w ogóle za tę wycieczkę, tak? Ty jesteś jedynym Polakiem, który praktycznie to organizował i naprawdę to był super wyjazd. Na chwilę przed tą zarazą po prostu przeżyć taką przygodę, to naprawdę ja jestem cholernie ci wdzięczny. No. Dobrze trafiliśmy. No, nie ma czego żałować, nie? Ostatni polscy turyści w Korei Północnej. Przejdziemy do historii. Tak, będą o nas pisać. Tak, tak. No to jeszcze raz ci dziękuję. Jakbyś mógł podesłać może jakieś foteczki, to wrzucę może na Facebooka później, żeby widzowie mogli obejrzeć jeszcze troszeczkę zdjęć twojego autorstwa. Coś podrzuć. Dobrze. Na pewno chętnie wrzucę na Facebooka. Bardzo dziękuję. Dziękuję również. Do zobaczenia. Dziękuję widzom. Kolejne takie rozmowy, jak będą możliwe, to postaram się zrealizować. Zagadam do moich towarzyszy podróży, którzy pojechali do KRL, żeby troszkę opowiedzieli o tym, jak im się podobało, co się nie podobało, jakie były takie no, prawdziwe po prostu no, wrażenia z tych wyjazdów, prawda? No bo ja to tam opowiadam, to wiadomo, no ja jestem agent, no to mogę, wybielam, ale no, jak się usłyszy właśnie z perspektywy tych osób, które faktycznie były, no to wydaje mi się, można sobie lepsze zdanie wyrobić na temat tych wyjazdów. Prawda? Ale to nie jest wyjazd dla każdego, co Tomek? No. Chyba się zgodzisz. Myślę, że trzeba troszeczkę, wiesz, no, no nastawić się, tak? No, wiedzieć, do jakiego kraju się jedzie, tak? No, pewne rzeczy tam po prostu nie przejdą, tak? Chociaż, wiesz, wiele jest zabawnych sytuacji, na przykład, które się normalnie nie zdarzają. Na granicy, przy wjeździe, gość ten, celnik, czy kto to jest, chciał papierosy. A Zbyszek daje mu paczkę otwartą. Częstuj się pan. A on... Dużo opowiadać, kochani. Dużo opowiadać. Trzeba przeżyć przede wszystkim. Nie? Jak się uda znowu... Przeżyć. trzeba przeżyć taką przygodę, jak się uda znowu takie wycieczki organizować, no to naprawdę gorąco polecam. Warto. No dzięki, do usłyszenia, do zobaczenia. Trzymaj się. Do widzenia.